Siemanko, ze strony Piotr, kurwa, dzisiaj kolejny odcinek z Komara. Dzisiaj dalej silnik robimy, bo już trzeba go pomału kończyć, bo już mi się po prostu nie chce czekać. Łożyska kupiłem. Zaraz powiem wam, jakie kupiłem łożyska. Wiedzieliśmy się wszyscy, że kupię jakieś SKF-y. No, zdziwicie się, powiem wam tyle. Zdziwicie się. Jeszcze chciałem wam powiedzieć tyle, żebyście zdobyli subika i lajka. Kupiłem takie łożyska. Zgadnijcie, jakiej są to marki. Nie są to dane firmowe. Są to zwykłe, rolnicze, kupione w rolniczym sklepie łożyska. Dlaczego takie wybrałem? Bo będą po prostu, bo wiem, że do traktorów zawsze robią mocne łożyska, to dużo trzymie, długo jeździ wszystko. Po prostu podjechałem starymi łożyskami do rolniczego, oni po prostu pod wymiar mi wybrali, wszystko pasuje na wał. Jak wiecie, powinno być tutaj jeszcze jedno łożysko, ale ono już jest na wale, już wsadzone. To bo tutaj byłem u mechanika, żebym to wsadził, bo miałem problem, bo ściągacza nie miałem. Ale się udało. Wyszło mi one około 20 zł. Myślę, że będą bardzo dobre i no, wytrzymią dużo jak inne, jakieś SKF i itd. To tak, aby ktoś myślał, nie będę tego na zimno bił, bo sobie tutaj nagrzeję to opalarką, bo niestety no, nie mam palnika, opalarka też jest dobra. Jak to będę wbijał? Na początku spróbuję młotkiem gumowym, a później zwykłego młotka użyję sobie tutaj z nasadką. No. To nagrzewamy i lecimy. Dobra, najpierw chyba sobie to spróbuję wbić. Jest już. Dobra, wbijamy. Które to było łożysko? To jest, jak wiem, to jest chyba to. Myślę, że wejdzie. Nie wiem, czy jest dobrze. Nie mam palnika, to trzeba się jakoś poradzić. Siedzi. Jest git. Ciężko było, ale się udało. W 5 latach zmagań. Chodzi to łożysko, chodzi. Co ja lepiej. Nagrzałem porządny karter. Jeszcze troszeczkę. Będzie wbite. A, jeszcze dla zdrowotności to trochę jeszcze przybiję. Siedzi, kręci się. Ojej, zmagania niezłe są. Zapomniałem, prawie tutaj sobie zepsułem. Chciałem tutaj wsadzić sobie łożysko, ponieważ mam na wale łożysko, zapomniałem. Nie wiem, teraz sobie miał do roboty znowu wybijania jakieś. Teraz sobie to małe łożysko wsadzimy tutaj. Może wejdzie tak, ale nie jestem pewny. Nie no, gdzie? Trzeba nagrzać. Nagrzałem, próbujemy. Mały palec. Czekajcie, on tu nie chce. Fajnie siedzieć nam to łożysko. Masakry, że są te walki z tymi łożyskami. Dobra, ostatnio do klepka. Siedzi. Zabawy z tymi łożyskami są wielkie. Masakra. Jak pamiętajcie, jak wbijacie młotkiem bez niczego, to nie bijcie po środku, tylko po brzegach. Bo tych metalowych tych pokażę wam mniej więcej. Wiem, jak już chcecie bić. To widzicie, pyk, 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 pyk. Nigdy tak, jeb, co nie? No. To by było tyle z tego odcinka. Dzięki, że oglądaliście, zostawcie suba, lajka, napiszcie w komentarz, jak to wyszło.
Ja nie wiem. To cześć. No.